Widać, że ma amnezję. Nie powiedział, nie ożeniłem się z tobą, co oznacza, że nic nie pamięta. Moim zdaniem bawi się z nami w kotka i myszy. Jak powiesz mu prawdę, wyślę nas za kratki razem z Bruno. Natomiast jeśli zachowasz milczenie, istnieje szansa, że nic się nie stanie. Nie bądź uparta. A jeśli się przyznam? Twoje zdjęcie ukazało się w gazetach. Powiedziałaś wszystkim, że był twoim mężem. Bo Bruno mnie oszukał. Podszył się pod Alejandro. Nikt ci nie uwierzy. Dlaczego nie powiedziałaś prawdy, gdy zorientowałaś się, że Bruno to nie Alejandro? Powiem, że nie straszył. Ale się uparta. Dostajesz wszystko na srebrnej tacy i masz skrupuły. Czego chcesz? Iść za kratki? Proszę, ale dlaczego mamy z tatą płacić za cudze winy? Będziesz nas miała na sumieniu do końca życia. Dzięki, Mary. Przyślij do mnie Fernanda i doktora Plasencję. Do domu. Dzięki. Maria José już wstała? Nie widziałem jej. Otwórz. Gdy skończę rozmowę z Bruno, przynieś śniadanie dla dwojga i wezwij Marię José. Dobrze, proszę pana. Nie pamiętam tego ślubu. Świta mi, że byłem wtedy w San Felipe. Jak widać, nie. Czego się dowiedziałeś w jej mieście? Urząd stanu cywilnego potwierdził, że się z nią ożeniłeś. Kim byli świadkowie? Nie znam ich. To mój podpis? Jasne, a czyj? Przyznaję, że nie pamiętam pewnych rzeczy z ostatnich dni, ale powinienem znać Marię José od miesięcy. Jak to możliwe, że nie pamiętam nawet jej twarzy? Ma ojca? Tak. Jaki jest? To biedak. Może zapomniałeś o niej z jakiegoś powodu. Lepiej nikomu o tym nie mów. Dlaczego? Bo plotki się rozchodzą i wybuchnie afera. Przedstawiliśmy ją jako twoją żonę i powiedzieliśmy wszystkim, że ją znamy. Co zakładał kontrakt małżeński? Wspólnotę majątkową. Tego się już nie praktykuje. Skoro jej nie pamiętasz i jest dla ciebie obca, rozjedź się. Dobry pomysł. Ale musiałbym jej oddać połowę majątku odziedziczonego po ojcu. Wolę zaczekać. Na co? Aż sobie coś przypomnę. Skoro nie powiedziałem jej, że jestem bogaty, to wyszła za mnie z miłości. Nie byłbym w porządku, gdybym ją spławił. Pewnie mnie kocha. Co cię złości? Twój cynizm. Co byś zrobił na moim miejscu? Miałeś wypadek i uderzyłeś się w głowę. Pamiętasz swój numer telefonu, rozpoznajesz wszystkich domowników i nagle przedstawiają ci kobietę, mówiąc, to twoja żona, poślubiłeś ją wczoraj. A ty nie pamiętasz jej, jej siostry ani ojca. Wtedy myślisz, coś tu nie gra. Usunąłeś ją z pamięci z jakiegoś powodu. Niewykluczony. Więc musimy go odkryć. Może nawet było ich więcej. Dotrę do prawdy. Za wszelką cenę. Martwi się pani zamiast cieszyć, że nic się nie stało paniczowi Alejandro. Niepokoi mnie wiele rzeczy. Nie pamięta Marii José, a ona dziwnie się wobec niego zachowuje.
Udawał biednego. Gdy się o tym dowiedziała, czuje się oszołomiona. Tak, ale gdzie uczucia, miłość, radość, że żyje? Sprawiali wrażenie obcych. Idzie moja córka. Poproś Celinę, żeby podała śniadanie. Bez obaw, wszystko będzie dobrze. Dzień dobry. Witaj. Zjedzmy śniadanie. Chodźmy jeść. Nie mam ochoty. Będziesz tu siedzieć cały dzień? Przestań słać łóżko. Pomyślą, że nie miałaś pokoju. Bo nie miałam. Wkurzasz mnie. Jak ta baba zareagowała? Ma na imię Maria José i jest żoną Alejandra. Jak mógł się z nią ożenić? Jest miła i dobrze wychowana. Prostaczka. Widziałaś, jak się ubiera? To nie kwestia gustu, ale braku pieniędzy. A ta jej siostra ma twarz kretynki. Uważasz, że umieją normalnie rozmawiać? Ośmieszą nas na najbliższym przyjęciu. Bzdura. Skoro Alejandro ją poślubił, musiała mieć zalety. Nie wątpię. Ukryte, o których nie mówi się przyzwoitym ludziom. Maria José jest żoną Alejandro, więc bądź dla niej miła. Jest dla ciebie dobry, ale znasz go. Jeśli usłyszy jej skargi, zakręci ci kurek z pieniędzmi. Twojemu mężowi też, bo oboje wydajecie fortunę. Musi nas wspierać. To wola twojego męża. Wiem, ale nie przesadzaj. Witaj. Dzień dobry. Usiądź z tej strony. Dziękuję. Obsłuż Paulę. Co chcesz na śniadanie? Chilaquiles z fasolą. Gdzie twoja siostra? Nie była głodna. Może zje w kuchni ze służbą. Proszę. Alejandro chce z tobą rozmawiać. Nie zdradź mnie i trzymaj się naszej wersji. Poproś go o rozwód. Jak mogłeś mi to zrobić? Wybacz i zaufaj mi. Jeśli spyta, jak się poznaliście, opowiadaj, jakby on był mną i zachowaj spokój. Nie zapomnij, że cię kocham. Nie mów tego więcej. To prawda. Nie daj się podpuścić. Będzie miły, ale jest twardy i zrobi wszystko, by osiągnąć cel. Tak jak ty. Nie. Ja przynajmniej cię kocham. Uczestniczę w tej grze, by uchronić ojca i siostrę przed więzieniem, ale nie ciebie. Masz mnie z tego wyplątać przy najbliższej okazji. Pomożesz naszej trójce wyjechać za granicę, gdzie nikt nas nie znajdzie. Obiecujesz? Tylko wtedy zrobię to, o co prosisz. Inaczej powiem mu wszystko. W porządku. Obiecuję. Proszę pani, panicz Alejandro zaprasza na śniadanie do sypialni. Już idę. Dziękuję. Zachowujemy się jak obcy, a chyba dobrze się znaliśmy. Tak,